Przenieśliśmy się do hali widowiskowo-sportowej, którą budujemy przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1. Myślę, że od naszego ostatniego materiału sporo tak naprawdę tutaj się zmieniło. Trwają już tutaj prace wykończeniowe, gro tych robot budowlanych, takich twardych, zostało już wykonane. Teraz weszły już tutaj na plac budowy ekipy wykończeniowe. Widzimy, że mamy posadzkę, mamy dach, mamy wytynkowane ściany. No przed nami teraz głównie glazura, podłoga, malowanie, no i takie typowe wykończenie. Mamy zrobione już tutaj instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne, więc myślę, że te najgrubsze roboty już są za nami. Cieszy to, że te prace idą zgodnie z harmonogramem. Myślę, że jesteśmy troszkę nawet do przodu, jeżeli chodzi o nasze plany. Myślę, że hala będzie gotowa do odbioru, myślę, że na przełomie lutego i marca. Chociaż te odbiory chwilę mogą potrwać. Trzeba pamiętać o tym, że hala ma ugościć dzieci od 1 września 2025 roku, ale czas leci szybko i tak jak mówiliśmy, że w 2025 roku szkoła nr 1 dostanie swoją halę, tak też się stanie. Mogłoby się wydawać, że to jest tylko hala sportowa, ale to jest obiekt największy w Międzyrzecu. Po pierwsze, pierwszy taki obiekt w Międzyrzecu z trybunami, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uprawiania różnych dyscyplin sportu, ale także kibicowania, o czym mówiliśmy także już na stadionie miejskim. Myślę, że to bardzo skomplikowana robota, chociaż mogłoby się z zewnątrz wydawać, że to po prostu budynek, ale to bardzo duża kubatura i przede wszystkim finansowana także z różnych źródeł. To też pozwala w pewnym stopniu szybciej realizować te inwestycje, niż byśmy ją mieli realizować tylko ze środków miasta. A trzeba pamiętać o tym, że ze środków miasta pewnie nigdy by ta hala nie powstała. Mówimy o ponad 17 milionach złotych, więc to są potężne pieniądze w skali miasta. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o takiej kwocie, to pierwsza tak duża inwestycja od wielu, wielu lat w naszym mieście. Są pomysły na to, jak tą halę w przyszłości będzie można wykorzystać? Myślę, że takich pomysłów jest bardzo dużo, chociażby turnieje dzikich drużyn, o których myślimy już od jakiegoś czasu. Natomiast na pewno jest tak, że wiele hal jest przepełnionych i ciężko w ogóle jest zarezerwować tam czas dla siebie, dlatego myślę, że ta sala, ten obiekt odciąży pozostałe hale. Ponadto będzie można tutaj w sposób bardziej profesjonalny odgrywać mecze, zwłaszcza mecze siatkówki. Czy również taka hala przyda się na wydarzenia miejskie, bo jest sporo wydarzeń miejskich, które teraz obecnie w większości w sali Kina Sława, ale i tam czasami brakuje już miejsca, więc czy jest pomysł również na to i przewidziane są możliwości takie, aby tą halę wykorzystać na przykład na Dzień Edukacji Narodowej, na jakieś święto miasta, na jakieś koncerty, wydarzenia również tego typu? Wydaje mi się, że taka jest możliwość, chociaż nie wiem, jaka akustyka będzie tutaj na hali ostatecznie. Na pewno każdy nowy obiekt stwarza nowe możliwości, jeśli nie dla nas, to dla klubów, drużyn, organizacji, które funkcjonują na terenie miasta. Może być tak, że hala przyciągnie nowe wydarzenia sportowe. Więc wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę.